Znaleźliśmy naszych kolegów z IFY z Chin, z Shenzhen. Tutaj jest nawet doktor Daniel Wang. He's a doctor. I mają nową wersję. Zmienił się design, zmieniły się kolory. Takie bardziej są Tony Stark-like. Także, no, ciekawe. A jeśli nie wiecie, to możecie patrzeć na odcinek z IFY dokładnie, dam opelewkę, jeżeli chodzi o to, że są okulary z przewodnictwem kostnym. Po prostu słyszycie po prostu przez przewodnictwo kostne, przez wasze kości dźwięk, także spoko. Tutaj jest prezentacja z Star Warsowego Battlefronta, także no, także spoko. Na środku targów wybudowali także basen i tak jak widzicie, tutaj mamy przedstawiciela firmy, który pokazuje, jak się używa tego urządzenia. Po prostu chwytacie się go i dzięki temu płyniecie, także fajna sprawa dla ludzi, którzy nurkują, myślę, że dla zdobywaczy skarbów i tak dalej. Ciągnie niesamowicie, powiem wam, naprawdę. Wow! Odpływam! Czuję, że odpływam! Wow! Niesamowite! Fajna sprawa. To wygląda właśnie w ten sposób. Tutaj są takie wentylatory, dzięki którym właśnie takie turbiny, nie wentylatory. No i wszystko tutaj jest właśnie też wyświetlone, mamy tryb, w jakim to działa. Jest to dosyć lekkie, nie jest to aż takie ciężkie. Także naprawdę super sprawa. Wirtualne perkusje to jest temat, który już naprawdę na rynku od wielu lat jest znany, ale tutaj mamy coś nowego, coś ciekawego. Mianowicie sensory. Sensory ruchu, które w pewien sposób pozwalają wam emulować perkusję. Jest to wszystko połączone na Bluetooth z iPhone'em, na którym jest odpalona aplikacja GarageBand. No i te rzeczy są sprzedawane w dwóch setach. Pierwszy set to są właśnie tylko te cztery sensory i kabel do ładowania micro USB niestety, które mogą emulować na dwie pałeczki i na dwie stopy, dzięki czemu możemy też mieć, wiadomo, dźwięk stopy albo otwarcia hi-hata. Działa to jak prawdziwa perkusja, tak? Czyli jeśli mocniej uderzymy, to jest mocniejszy dźwięk, jeśli słabiej uderzymy. Jeromo Drone. That's the guy. Więc to możecie kupić na Amazonie francuskim. Myślę, że mogło być trochę tańsze, ale jak ktoś jest naprawdę zajawiony, a nie ma miejsca na perkusję elektroniczną w domu, a już tym bardziej na akustyczną, to jest to spoko. I można podpiąć rzeczywiście słuchawki. Jeżeli lataliście kiedykolwiek dronem, no to zapewne boicie się drzew, ale boicie się także deszczu. No i właśnie tutaj mamy drona, który może latać bez problemu w deszczu. Ma również na pokładzie kamerę, także może bardzo ciekawe widoki rejestrować właśnie podczas deszczu, tak jak tutaj widzicie. No i cóż, naprawdę bardzo interesująca sprawa. Nie wiem, jak to jest rozwiązane do końca, ale robi wrażenie, że deszcz zupełnie nie przeszkadza, żeby taki dron właśnie latał. Znalazłem fajną lampkę. Kosztuje co prawda $399, będzie dostępna niedługo. Oczywiście chińska, ale zobaczcie to. Można sterować jasnością poprzez Darth Vader style movement, czyli normalnie mocą możecie sterować. Możecie też zmieniać kolory. Był niebieski technostrefowy, a teraz będzie na przykład fioletowy. A jak raz klikniecie, to wam się zrobi biała. I też możecie sterować jasnością tak. Mega, mega fajna opcja. Bardziej to widać na tym przykładzie, ale zobaczcie, no ruszam ręką i zmienia się jasność. No po prostu super, super sprawa. Designerska lampka, mocna, kolorowa. Na CES 2020. Sztuczne ryby, sztuczne rekiny, które co prawda nie żywią się ludźmi, ale żywią się akumulatorem. Jak widzicie, naprawdę sprawia to wrażenie prawdziwej ryby. No i pływa. Ciekawe. Ale nie wiem, czy ona w ogóle cokolwiek robi oprócz tego, że pływa. O, zobacz to, no. Tym ogonkiem macha tak uroczo. Nie? O, ma kamerę, no proszę. Nie no, cudowna sprawa. Jeżeli chcecie sobie pooglądać w jeziorze widoki na przykład, to kupujecie taką rybę, napływa i fajnie. Co teraz robię, to piszę, słuchajcie, po powierzchni, która w teorii nie jest interaktywna. A jak to się stało, że ta powierzchnia jest interaktywna? Słuchajcie, tu jest urządzenie, CamTouch, które może zamienić jakąkolwiek powierzchnię nieinteraktywną w powierzchnię interaktywną. One minute to sit up. That's it. You have interactive surface anywhere. Czyli jak słyszycie, bardzo proste do używania, wystarczy wyjąć to z pudełeczka, skonfigurować, przytrzymać przycisk, na przykład to kładziecie nad projektorem i zamienia taki wyświetlany obraz z projektora na przykład ekranie takim rozwijanym właśnie w coś, po czym możecie pisać.
Jedyny minus, jaki widzę, to ten cień, który się pojawia. Z tym to, gdzie trzeba trochę powalczyć, ale coś tam się da narysować. Czyli lepiej, kiedy projektor jest zamontowany na górze, bo wtedy nie będzie tego cienia aż takiego, który będzie przeszkadzał w pisaniu i żeby to wykrywało ten ruch, który robimy. $399, czyli jakieś 1600 zł. Czyli na stronie camtouch.ua można kupić to urządzenie. Kolejny innowacyjny produkt na CES 2020 i tym razem znowu leczniczy. Tak jak wcześniej mieliśmy masażer leczniczy, tym razem mamy coś naprawdę z poważnej nauki, z poważnej technologii, mianowicie okulary dla dyslektyków. Okulary, które naprawiają dyslekcję. Jak się tutaj dowiedziałem, dyslekcja polega na tym, że oczy dyslektyka są zbyt perfekcyjne i umysł nie potrafi wybrać tego dobrego obrazu z dwóch oczu, bo normalnie oczy są nieco niesymetryczne. No i u normalnych ludzi, którzy mają niesymetryczne oczy, to działa, że mózg sam sobie wybiera ten lepszy obraz, a w przypadku dyslektyków się to wszystko zlewa razem i oni po prostu nie potrafią dobrze czytać. Natomiast te okulary działają właśnie tak, jakby były mózgiem, czyli po prostu w pewien sposób zastępują, emulują pewną funkcję mózgu, czyli właśnie wybieranie tego lepszego obrazu, w związku z czym dyslektycy już widzą normalnie po założeniu takich okularów, no i oczywiście mogą czytać. Oczywiście, jak widzicie po designie, te okulary są skierowane dla dzieci, bo o to chodzi, żeby one po prostu ładnie wyglądały, żeby one się też nie wyróżniały, żeby tam w jakiś sposób te dzieci nie były wytykane. No i oczywiście to wszystko jest w oparciu o baterię, także trzeba takie okulary ładować, bo to wszystko po prostu jest elektronika, która filtruje ten dodatkowy, niepotrzebny obraz, który dyslektykom się pojawia przed oczami, a nam się nie pojawia. Właśnie dostała ta firma nagrodę w kategorii Health and Wellness od CES-u za dobry produkt w 2020 roku. Znaleźliśmy też ciekawostkę dla najmłodszych i okazuje się, że tutaj mamy trzy tablety, na których są trzy różne rodzaje jakby tej samej aplikacji, czyli możemy po pierwsze zbudować sobie dany pojazd, po drugie możemy nim kontrolować, no i najciekawsza to jest ta ostatnia, w której właśnie możemy sobie za pomocą języka Scratch, czyli takiego języka programowania właśnie blokowego, ułożyć jakiś konkretny algorytm, co ma właśnie ten robot zrobić, no i jak widzicie właśnie tutaj ten przedstawiony, zbudowany robot za pomocą różnych tutaj czujników, za pomocą tutaj różnych diod i tak dalej, będzie wykonywał pewnego rodzaju instrukcje warunkowe, będzie po prostu chodził, będzie robił różne ciekawe rzeczy, jakie po prostu mu młode osoby zaprogramują. Cena jeszcze nieznana, ale produkt ma się pojawić pod koniec roku. Hitem CES-u 2020 są fotele masujące, tego jest pełno. W zeszłym roku to było tam 2-3 firmy. Tutaj jest naprawdę wszędzie są te fotele, minęliśmy już chyba z piątą firmę, ale ja widziałem fotele masujące Lamborghini i zaraz tam wejdę, ale na razie widzę coś lepszego. iMassager, idziemy zobaczyć, co to jest. A to też są fotele masujące, zobaczcie, no widzicie, wszędzie są fotele masujące. No nie wiem, czy to działa, kojarzy mi się trochę z zakupami Mango i z tymi wszystkimi produktami, które były w zakupach Mango. Bardzo fajnie to jest, że nie muszę nic robić i chudnę. Oh, there's a sound, there's a... tu jest ta, przewodnictwo kostne. O, no nawet przyjemne, powiem wam. Takie wibracje, ściskanie, uciskanie. Masaż skroni się robi. Oho! To jest bardzo przyjemne. Ja uważam, że trzeba tutaj nadać tytuł CES-owi. Targi przyjemności, bo mieliśmy już przyjemności seksualne, teraz mamy przyjemności oczalne. To jest naprawdę przyjemne. Jakby tutaj za mną stała jakaś osoba i mnie masowała. I takie jest ciepełko jeszcze, to się podgrzewa i przez przewodnictwo kostne lecą wam dźwięki takich tam ptaszków śpiewających. No super, super sprawa, naprawdę, naprawdę super sprawa. O, to już kosztuje 400 zł, to ja bym za takie coś dał 400 zł. Nazywa się to iRest. That's really nice. I like this. Bardzo ładnie, bardzo przyjemne znowu. Znaczy tamto to tymi ultradźwiękami było przyjemniejsze, ale to na oczy jest naprawdę super. Ja proponuję, żeby Alo też to wziął. Nie wiem. Ściska mnie coś tutaj ciepło. No to ciepełko jest spoko. O, i tak ps robi. To jest śmieszne. To jest śmieszne, że robi ps. Nie no, rozumiem. No może się podobać, ale ja po prostu nie lubię takich rzeczy. Dobra, znalazłem to, co chciałem. Fotel masujący Lamborghini. Zobaczcie. By Lamborghini w kształcie super szybkiego, sportowego samochodu. Chciałbym przetestować sobie te fotele, ale no jest straszna kolejka. Wszyscy chcą je testować. Zobaczcie, ludzie czekają. Ja, dla mnie nie będzie miejsca, no. Słuchajcie, tutaj dostałem właśnie słomkę, no i nie uwierzycie, co na niej jest napisane. Moje imię i nazwisko, Aleksander Pałczyński, więc to działało w ten sposób, że najpierw została zeskanowany mój badge, tutaj możemy pokazać. Can you show it? O, was
Scanned? Okej. Okay. Został zeskanowany badge, no i potem ta maszyna właśnie odczytała sobie informacje z mojego badge'a, a następnie podała mi właśnie skustomizowaną słomkę, którą właśnie odebrałem. Także czego ta technologia nie wymyśli? Masażer tu jest fajny, z różnymi końcówkami, taki za $80 to kosztuje, ale naprawdę jest super, ponieważ ma różne prędkości, ma 30 prędkości, dwie różne nakładki wymienne, macie takiego, taką i macie też taką nakładkę wymienną. $80, więc cena nie jest zła, tylko nie mam jak tego zabrać do Polski. Jedzie ostro generalnie. Zwiększa, o chur... Przyjemnie, bardzo. Bardzo fajny masaż, powiem wam szczerze, no fizjoterapeuta by się nie powstydził. Firma Seville Classics, która produkuje biurka różnego rodzaju, ale nie takie biurka zwykłe, ponieważ mamy tutaj biurko do pracy na stojąco, manualne, które możemy sobie dostosować jego wysokość. Jest ergonomiczne, występuje w różnych wersjach, mniejszych, większych, wyższe, niższe te modele są. Ale ta firma produkuje ogólnie różne rzeczy, różne produkty, meble do biura, czy do studia, czy do pokoju. I są na przykład także inne biurka, również i do pracy stojącej, i do pracy siedzącej, które chociażby mają wbudowaną ładowarkę bezprzewodową, ale także gniazda USB mamy tutaj wbudowane, więc bardzo fajnie, możecie sobie od razu tutaj podłączyć telefon. W tym miejscu są gniazda USB. Ogólnie z tego, co widzę, trend jest taki, żeby właśnie była ta praca stojąca, czyli zamiast siedzieć, co jest oczywiście niezdrowe, cały czas nacisk na nasze organy wewnętrzne i tak dalej, to możemy sobie postać, więcej kalorii też wtedy palimy, nie tyjemy aż tak bardzo i jest to generalnie zdrowe, żeby sobie zrobić pracę po prostu na stojąco. Firma Seville Classics sprzedaje swoje produkty na Amazonie. Te manualne, zwykłe rzeczy zaczynają się od około $150 do $200. Te elektryczne, bo to jest podnoszenie już elektryczne, czyli za pomocą po prostu przycisku, tutaj mamy taki panel przy tych gniazdach USB, no to już są ceny kilkuset dolarów albo tysięcy dolarów. Także dość droga sprawa, ale dla kogoś, kto chce sobie kupić jakiś fajny produkt, no myślę, że warto się tym zainteresować. Nowy rok za nami, no i oczywiście w nowy rok były fajerwerki, ale jako, że wszyscy są przeciwko fajerwerkom, nikt już nie chce strzelać, bo wiadomo, zwierzęta i tak dalej, no to wymyślili tutaj właśnie nowy sposób na fajerwerki, czyli pokazy dronów. No i tak jak widzicie, tutaj jest milion takich małych droników, które właśnie mają pod spodem światełko, takie jak tutaj. No i po prostu te drony w połączeniu ze sobą, dzięki specjalnym algorytmom, dzięki specjalnemu zaprogramowaniu tej całej scenerii, tak jak tutaj możecie zobaczyć, latają i są ze sobą po prostu połączone. Dzięki czemu możemy wytworzyć różnego rodzaju ciekawe napisy, możemy także stworzyć ciekawe pokazy, możemy praktycznie w nieograniczony sposób wykorzystać właśnie te kolorowe, małe droniki, tak jak tutaj właśnie widzicie w tej chwili pokazane na przykładowym ekranie.